Dzień dobry wszystkim, trenerzy z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej rodzaju Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca próbującego zawojować piłkarskie świata, pracującego aktualnie w Podbeskidziu Bielsko-Biała w polskiej pierwszej lidze. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie dwa spotkania. Najpierw będzie to mecz u siebie z Górnikiem Polkowice, później mecz wyjazdowy z Czerwoną Latarnią Ligi, byłym klubem Franciszka, trenera GKS-em Bełchatu. Zanim oczywiście mecze, cała tutaj prezentacja tego, co wydarzyło się w klubie w ciągu ostatnich kilku wręcz miesięcy. Bo mieliśmy oczywiście przerwę zimową, mieliśmy tam jeszcze wcześniej prawie miesiąc rozgrywania spotkań. Więc dzisiaj sporo tego, oczywiście były też transfery, więc no dzisiaj dużo do pokazywania, postaram zrobić się to jak najszybciej. Najpierw oczywiście mecze, tutaj sparingi, one są nieistotne, więc sobie je odznaczymy. Moi drodzy, cztery ostatnie spotkania to cztery zwycięstwa i uwaga, cztery zwycięstwa do zera. Zespół jest, no był pod koniec zeszłego roku w fantastycznej formie. 7 meczów kolejnych bez straty bramki, o ile się nie mylę. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jeszcze mecz z Zagłębiem Sosnowiec 2-0 i Warta Poznań 1-0. 7 spotkań bez straty bramki, co jest ligowym rekordem. Zresztą podobnie jest z liczbą zwycięstw po sobie, bo to już było chyba 12, bo tak widzicie, tu było 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak, 12 zwycięstw z rzędu, co też jest, jak się okazuje, ligowym rekordem. Ale te cztery ostatnie spotkania to mecze z Koroną Kielce u siebie. Tutaj wygraliśmy 3-0, dwie bramki Daniela Pika, jedna bramka Daniela Lovrena, asysty dwie Rutkowskiego i Frelka jedna asysta. Tak więc mieliśmy tutaj dużą produkcję ze strony naszych środkowych pomocników. Troszkę słabszy mecz Hollerbacha. No ale nie jest to istotne, wygrywamy pewnie 3-0, 22 do 10 w strzałach i 60% posiadania piłki. Później mamy mecz u siebie również z Widzewem, to spotkanie również wygrywamy, wtedy to był mecz chyba lidera i wicelidera, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam, wygrywamy go pewnie 2-0, bramki Hollerbacha i Siąkowskiego, tak więc tym razem napastnicy strzelali, a asystował jeden zawodnik Pawłowski, czyli znowu mieliśmy produkcję z innego miejsca na boisku, tym razem nasz prawy obrońca dwa razy dobrze dośrodkował do napastników i wygrywamy 2-0, 25 do 6 w strzałach, tak więc no zmiażdżyliśmy. Tutaj widzę 69% posiadania piłki po naszej stronie. Lecimy dalej, szybciutko, rezerwy Legii na wyjeździe, wygrywamy 2-0, znowu Damian Pik wpisuje się na listę strzelców, bramkę strzela też Skalet z rzutu karnego, Pawłowski, kolejna tutaj asysta, trzecia w dwóch meczach i kolejny, no niezły mecz w naszym wykonaniu, 19 do 7 w strzałach, posiadanie piłki 51 do 49 w naszej stronie, 8 do 1 w strzałach celnych, tak więc no mogliśmy się pokusić jeszcze o większe tutaj 300% sytuację, tak więc mogło to prowadzenie być jeszcze większe. I ostatni mecz rundy jesiennej, aczkolwiek był to już mecz rundy rewanżowej, bo z Olimpią Elbląg graliśmy już w drugiej kolejce, zresztą podobnie jak z Legią i z Widzewem. Już trzy kolejki rundy wiosennej zostały rozegrane jeszcze jesienią. Ten ostatni mecz to wyjazd do Elbląga, który był wtedy na czwartym albo na trzecim miejscu w tabeli, bo jeszcze w to wszystko wmieszał się Górnik Łęcz. I nie do końca pamiętam. Wygrywamy 2-0, bramki Polkowskiego i Hollerbacha, asysta przy drugiej bramce Pika i no znowu pewne zwycięstwo, 14 do 5 w strzałach, 8 do 2 w strzałach celnych, 56% posiadania piłki. Potem mamy oczywiście przerwę zimową, kilka sparingów, z których wszystkie wygraliśmy, ale nie były to jakieś sparingi wymagające, może poza Koroną Kielce, reszta to raczej zespoły mniej znane, Stal Bielsko-Biała, no ŁKS też zespół znany, tutaj jakiś zespół Dziordziori z Węgier, później znowu Czechowice-Dziedzice, wspomniana Korona, Bardejowska, Nowa Wieś 9-0, rezerwy Ren i Straża Krajska. Widzicie tutaj pewnie powtarzane się jedno nazwisko, Ruben Wertmüller, to nasz nowy napastnik, bowiem Siąkowski w końcu wrócił do GKS-u, nie do GKS-u Bełchatów, bo on był wychowankiem GKS-u Bełchatów, ale wrócił do GKS-u Tychy.
Ten oto zawodnik, no jego menedżer nie był zadowolony z warunków, ze spełniania przez nas warunków umowy, gdzie miał grać jako list pola karnego, a ja notorycznie wystawiałem go na pozycji i w roli wysuniętego napastnika, więc został odwołany z wypożyczenia i musieliśmy szukać sobie tutaj szybciutko jakiegoś napastnika, który no, podpisałby z nami kontrakt i teraz przechodzimy szybciutko do transferów. Historia transferów, bo jest ich tutaj trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć transferów przeprowadziliśmy w tej przerwie zimowej, ale cztery będą, raczej to są to transfery na przyszłość, można tak powiedzieć, aczkolwiek niektórzy ci zawodnicy, zwłaszcza Jakub Jagiełło, być może dostaną szansę, niektórzy zostali wypożyczeni z powrotem do swoich klubów lub do innych klubów, ale po kolei Ruben Wertmila, jest to środkowy napastnik, mogący również grać i na prawym, i na lewym skrzydle, 24-letni Szwajcar, 3 gwiazdki obecne umiejętności, 4 potencjału, solidny napastnik, dobre tutaj bardzo wykończenie akcji w meczach sprint 8 aż 11 razy pakował piłkę do siatki, 2 asysty, ale tak jak mówiłem, tam nie było wymagających przeciwników, więc większość meczów wygrywaliśmy dosyć dużą różnicą bramek i stąd właśnie też taki wynik tego napastnika. Teraz będzie liga i zobaczymy, ile faktycznie jest wart. Jego dotychczasowa historia związana no, z jednym klubem, wychowany Hertha Berlin, gdzie jednak w Bundeslidze nie pograł za wiele, w niższych niemieckich ligach za to grał, strzelał bramki, w sumie tych bramek uzbierał prawie 40 w swojej karierze w rezerwach Hertha Berlin, miał 13 asyst, no ale średnia ocen bardzo wysoka, 7-15, co każe nam myśleć, że jest to utalentowany napastnik. Zobaczymy, jak będzie się spisywał w polskiej pierwszej lidze. Lecimy sobie dalej. Bartłomiej Ciepiela to kolejny zawodnik sprowadzony przez nas, lewy bądź prawy skrzydłowy. Będziemy raczej go używać na tej lewej, ponieważ trzeba było w związku z odejściem Siąkowskiego, trzeba było tutaj, jak się nazywał, Hollerbacha przesunąć do ataku i teraz Hollerbach z Werfmillerem będą napastnicy, a to stworzyło tutaj na lewej stronie pewien wakat i Damian Pik też będzie potrzebował zmiennika rodziczego i Bartłomiej Ciepiela takim zmiennikiem właśnie będzie, aczkolwiek nie widzę tu problemu, żeby go wystawiać w pierwszym składzie, bo tutaj w 5 meczach 3 bramki, 4 asysty też pokazują, że jest to zawodnik o dużym talencie, dobry, świetny tutaj przegląd sytuacji, dobre podania, naprawdę solidny zawodnik, który może się jeszcze dobrze rozwinąć. 23 lata, 3 gwiazdki obecnych umiejętności, 4,5 potencjału, wychowanek Legii Warszawa, grał w drugiej lidze w Stali Stalowej Wola na wypożyczeniu, później w rezerwach i w dwa sezony temu w Miedzi Legnica w pierwszej lidze 31 spotkań, 30 nawet 2 spotkania, 4 bramki, 6 asyst, średnia ocen 7,22, naprawdę dobry sezon. W zeszłym sezonie w rezerwach Legii w drugiej lidze też 32 spotkania, 6 bramki, 3 asysty, ocena prawie no 7, 6, 90, tak więc każe nam to też myśleć, że jest to zawodnik, który będzie wprowadzał tutaj pewną odpowiednią jakość do naszej gry i no, przyczyni się tutaj do no, awansu do ekstraklasy, no bo już chyba musimy zacząć mówić otwarcie, jakie mamy faktyczne cele w tym sezonie. Lecimy dalej. Kacper Ziółkowski, były piłkarz Foto Higiene Gacie, reprezentant Polski U18, 18-latek, 2 gwiazdki obecne umiejętności, 4 potencjały, to środkowy obrońca, mogący grać też jako defensywny pomocnik. No, kurs zawodnik kupiony na przyszłość, 197 cm wzrostu, obunożny. No, mamy nadzieję, że coś tutaj z niego będzie, wychowany w rozwoju Katowice, podobnie jak Rutkowski, tak więc rozwój Katowice naprawdę tutaj tworzy zawodników wysokiej klasy. Tak więc trzeba tam często zaglądać i tamtych piłkarzy sobie przeglądać. Później z rozwoju trafił do Foto Higiena Gacie, gdzie grał 3 sezony w czwartej bądź w trzeciej lidze. No ale tutaj jakoś tam bez szału w poprzednim sezonie, nawet w tym sezonie 6 spotkań, 1 bramka, 1 asysta, średnia ocen 6,58. Lecimy dalej. Zresztą Kasper Ziółkowski chyba został wypożyczony, czy nie?
Nie. On jeszcze jest w klubie. Lecimy dalej. Aleksander Kazimierski, ten zawodnik. Też nie był. To kto w końcu był wypożyczony? Dobra, nieważne. Aleksander, nie, jest wypożyczony do Pogoni Sielce. To jest to wypożyczenie zwrotne tego zawodnika. Aleksander Kazimierski, 3 gwiazdki obecnej umiejętności, 4 gwiazdki potencjału, 18-latek, reprezentant Polski U18. Bardzo zdolny środkowy, ofensywny pomocnik. My oczywiście bardziej chcielibyśmy go w tej bardziej cofniętej roli. Będziemy go do tego tutaj namawiać i będziemy trenować, aczkolwiek musimy się też zastanowić, czy ten zawodnik nie mógłby grać na pozycji tutaj tego wysuniętego rozgrywającego, której to pozycji używamy w zasadzie i której to roli używamy od kiedy w klubie, może nie od kiedy, ale no Davor Lovren teraz występuje w tej roli. W ogóle mieliśmy tutaj, mamy taktyczny miszmasz, o czym za chwilkę Wam powiem, gdy już będziemy bliżej meczu. Tak więc Aleksander Kazimierski, lat 18, no ma tutaj absolutnie potencjał na to, żeby grać w tej roli. Świetne podania, przyjęcie piłki, niezły dribbling, bardzo dobra technika. Zawodnik bardzo agresywny, dosyć zdeterminowany, świetny przegląd sytuacji, przewidywany, umie współpracować z zawodnikami, tak więc ma wszystko to, co powinien mieć środkowy pomocnik, ale ma też wszystko to, co powinien mieć ten wysunięty rozgrywający, grający czy to po lewej, czy to po prawej stronie. W zasadzie nie jest to istotne, a być może nawet biorąc pod uwagę fakt, że no nie jest specjalnie silny, no to nawet ta pozycja tutaj w bocznym sektorze, gdzie nie miałby tylu przeciwników przed sobą, czy wielkich defensywnych pomocników środkowych, być może wręcz tutaj na tej prawej stronie będzie się sprawdzał lepiej. Wypożyczony do Pogoni Siedlce. W ogóle Pogoni Siedlce jest klubem, którego jest wychowankiem. Został przez nas zakupiony za 60 tysięcy złotych z opcją właśnie tutaj wypożyczenia zwrotnego do końca tego sezonu. W tym sezonie rozegrał w trzeciej lidze 17 spotkań, strzelił 3 bramki, miał 2 asysty. W zeszłym sezonie również w trzeciej lidze 27 spotkań, 5 bramek, 2 asysty. Tak więc naprawdę, nieźle to wygląda. No i mamy nadzieję, że tu jest potencjał na naprawdę świetnego piłkarza. Aleksander Kazimierski w przyszłym sezonie no, będzie na pewno brany pod uwagę przy ustalaniu wręcz być może nawet wyjściowej jedenastki. Patryk Lorenz, Olimpia Elbląg, zapłaciliśmy za niego aż 100 tysięcy złotych. To lewy obrońca, 2,5 gwiazdki obecnych umiejętności, 5 potencjału, 18-latek, reprezentant Polski U19, boczny bądź środkowy obrońca, wręcz tutaj chyba nawet myślę bardziej o środkowym obrońcy, aczkolwiek ta gra głową mnie trochę, jego gra głową mnie trochę przeraża, więc tutaj być może gdzieś tutaj ku tej lewej stronie będziemy go też kierować i pozycjonować. Może przejdziemy na system z trójką środkowego obrońców i on będzie miał tego bocznego środkowego obrońcę, w której to roli spisuje się całkiem nieźle. Kto wie, zobaczymy jak się to będzie przedstawiało. Na razie bardziej widzę go jednak jako lewego, chociaż ten dribbling no, nie napawa mnie optymizmem. Umiejętność dośrodkowania też nie, ale chłopak ma przed sobą długie lata, jest zdeterminowany do tego, żeby się rozwijać, tak więc mam nadzieję, że zacznie się rozwijać i gdzieś te umiejętności z pewnością poprawi. 2,5 gwiazdki obecnej umiejętności, full potencjału, z historia kariery bardzo, bardzo krótka. Olimpia Elbląg, później pod Beskidzie i teraz został wypożyczony do Resowi. Zobaczymy, jak tam sobie będzie radził przed tym sezonem. No, był podstawowym zawodnikiem Olimpii Elbląg, 15 meczów, 2 z ławki rezerwowych, 15 w podstawowym składzie, a Olimpia Elbląg radzi sobie całkiem przyzwoicie, ma 4 miejsce w tabeli, tak więc no naprawdę był członkiem silnej ekipy Patryk Lorenz i być może tutaj ten transfer i wypożyczenie do drugiej ligi będzie dla niego małym regresem sportowym, no ale później czeka go po tym sezonie być może awans do ekstraklasy i gra na wyższym, na no, znacznie wyższym poziomie niż druga czy pierwsza liga polska. I ostatni transfer to Jakub Jagiełło, zawodnik były GKS-u Bełchatów, tak więc Franciszek Trenejro nie wypożyczył, tylko zakupił zawodnika ze swojego byłego klubu. 2,5 gwiazdki obecnych umiejętności, 4,5 potencjały, też reprezentant Polski U18 i w tej chwili 18-latek. To boczny obrońca, troszkę bardziej może ofensywny, do środkowania 8, ten dribbling,
troszkę słabszy, defensywnie całkiem nieźle. 169 cm, tylko 65 kilowagi, obunożny zawodnik, tak więc w razie czego może grać na lewej stronie, może też grać tutaj jako skrzydłowy, ale trzeba go do tych dwóch wspomnianych ról przyuczyć. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. W tej chwili to całkiem niezły zawodnik, 2,5 gwiazdki obecnych umiejętności. Zobaczmy sobie jego historia, aczkolwiek bardzo krótka. Sokół Serock, gdzie w czwartej lidze grał na ogół w podstawowym składzie, później przeszedł do GKS-u Bełchatów. W tym sezonie 9 spotkań, 10 nawet łącznie z pucharem rozegrał w barwach klubu z Bełchatowa. No i u nas myślę, że gdzieś tam szanse może z ławki rezerwowych będzie dostawał, aczkolwiek no tutaj jest dosyć silna konkurencja na prawej stronie defensywy. Mamy Niskiego, mamy Pawłowskiego, więc zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, tyle tytułem transferów. Rzućmy sobie jeszcze okiem na finanse, które są w stanie opłakanym. Już prawie 6 milionów w plecy, a będzie jeszcze gorzej, do 8 zejdziemy, ale miejmy nadzieję, że ewentualny awans no, spotka się tutaj z jakąś finansową stabilizacją większą. Mamy jeszcze troszkę pieniędzy w budżecie transferowym. Mamy jeszcze troszkę pieniędzy w budżecie transferowym. Mamy jeszcze prawie stówkę w budżecie płac, tak więc wszystko jest tutaj pod tym względem ok, mamy jeszcze sporo tutaj zapasu i wszystko gra, więc powoli będziemy przechodzić do składu. Czy myślę jeszcze, czy coś wam by tu pokazać? Sztab szkoleniowy, no tego chyba nie widzieliście. No mamy jeden z najlepszych w lidze pod wieloma względami, troszkę słabiej z bramkarzami, ale mamy jeszcze jedno miejsce tutaj w składzie i zastanawiam się, komu je dać, może nawet trenerowi bramkarzy, aczkolwiek spróbuję zobaczyć, w jakim innym obszarze jesteśmy troszkę słabsi i w tym obszarze się zająć. Tutaj wszystko jest ok, mamy dwóch skautów, jednego głównego skauta i wszystko gra, aczkolwiek zarząd tutaj planuje zmniejszyć liczbę pracowników zespołu do spraw rekrutacji i analityk do spraw rekrutacji. Prawdopodobnie po tym sezonie pożegnamy się z tą posadą, aczkolwiek awans do Ekstraklasy być może wymusi na zarządzie większe inwestycje w sztab szkoleniowy. 5 pracowników pianu medycznego, mamy 4, dozwolonych jest, nie, przepraszam, mamy 5, dozwolonych jest 6, mamy jeszcze miejsce dla naukowca sportowego, no i została tutaj przedstawiona, mam nadzieję, odpowiedniemu kandydatowi posada. Ten kandydat, zdaje się, w nauce sportowej ma ocenę 14, tak więc naprawdę, naprawdę fachowiec, który ten tutaj słupek, myślę, znacząco nam podniesie. Moi drodzy, przechodzimy do dzisiejszego meczu. Skład na to spotkanie to Kszczuk w bramce, bowiem kontuzjowany jest Staniszewski przez jeszcze 3 do 4 tygodni, tak więc Kszczuk teraz będzie miał okazję na pokazanie swoich umiejętności w kilku kolejnych spotkaniach. W obronie Miałkowski, Szczęk, Sarnowski, Pawłowski, Johnson, Dziedzic, Skalet w pomocy, Pick, Wert, Miller i Lovren zagrają w ataku. Troszkę zmieniliśmy tutaj system taktyczny. Postanowiłem z racji tego, że no właśnie, jeszcze sytuacja w tabeli. Wypadałoby wam pokazać, chociaż być może widzieliście ją na początku, ale no warto to pokazywać. 20 spotkań rozegranych, 53 punkty. Górnik Łęczna, Widzew i Elbląg są za naszymi plecami, ale jak daleko? Zobaczcie, aż 16 punktów przewagi mamy nad tymi zespołami. 21 punktów przewagi nad Miedzią Legnica, która jest 7 w tabeli i bije się o baraże, tak więc no jeżeli taką przewagę roztrwonimy, no to naprawdę będzie to pożałowania godne. Wracamy jeszcze do taktyki. No, w niektórych meczach tych domowych u siebie ze słabszymi przeciwnikami, takim właśnie meczem jest to spotkanie, wymusi na nas troszkę bardziej
Tu miała być ofensywa. Troszkę bardziej właśnie ofensywnego podejścia, chęci narzucenia swoich warunków rozgrywania spotkania i to właśnie ta taktyka jest tutaj odpowiedzią na to, będziemy grali. No już tutaj gegenpressingiem bardzo mocno, bardzo wysoko, z mocno wysuniętą linią zagramy. To jest cofniętym pomocnikiem, jako tym rolą defensywnego pomocnika, który będzie tutaj raz zabezpieczał nam dwójkę tych obrońców, gdy nasi boczni obrońcy będą z przodu, a będzie też pomagał w rozgrywaniu w tej roli Johnson. Oczywiście w roli wysuniętego rozgrywającego zagra Lovren, dlatego że chcemy, no właśnie, żeby większość piłek trafiała do Lovrena. On jest tutaj naszym tym głównym kreatorem gry. I mamy nadzieję, że będzie się dobrze spisywał. Pik w roli tutaj odwróconego skrzydłowego też będzie działał w środku, robił miejsce dla Miałkowskiego i Pawłowskiego. No i Wertmüller w ataku. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Moi drodzy, widzimy się za chwilę na boisku. I zaczynamy spotkanie 21. kolejki pierwszej ligi, mecz pod Beskidzie, Bielsko-Biała, Górnik Polkowice. Już mamy 6. minutę spotkania, jeszcze nic ciekawego się tutaj nie wydarzało. Musimy, chcę tutaj sprawdzić skład Górnika Polkowice. Tak, Wojtyra to jest były zawodnik pod Beskidzia, ten, którego się pozbyliśmy po zeszłym sezonie, tak więc na pewno będzie miał coś tam do udowodnienia Wojtyra i będzie próbował tutaj wpakować nam piłkę do siatki i przy okazji zakończyć naszą tutaj serię meczów bez straconej bramki, a tymczasem mamy 14 minutę i mamy, zdaje się, rzut karny. Jeszcze tu będzie weryfikacja, ale wydaje się być oczywisty rzut karny. Będzie szansa na 1-0. Kto wykonywał będzie ten karny? Jeden chyba z naszych, nie, Matthew Scalet. Szansa na otwarcie wyniku, otwieramy wynik. Piąte trafienie w sezonie Matthew Scaleta, który jest takim trochę cichym bohaterem tego sezonu, bo dużo mówimy o tym ofensywnym trio, a właśnie Matthew Scalet gdzieś tam powoli ciuła sobie, zbiera sobie te bramki, zalicza gdzieś tam asysty i naprawdę gra, no przynajmniej solidnie, tak mogę określić grę 27-letniego Francuza, już ocena 7-2, już w tej chwili najlepszy na placu Matthew Scalet i brawo, zasługuje sobie na to. Uwaga, mamy stały fragment, Lovren dośrodkowanie. Wybijają tam przeciwnicy Szczęch do Johnsona. Johnson tutaj ładnie zabezpiecza nam duet tutaj środkowych obrońców i znowu Johnson, no bardzo jest pomocny. Zobaczcie, on tutaj schodzi niziutko do piłki. Teraz pik, szansa na 2-0. Pik, asysta Łukasza Kszczuka, tak więc bramkarz nasz zalicza asystę. Bardzo ładne wybicie tutaj, no mocno duży błąd obrońcy, który wyskoczył do piłki. Przeleciała mu nad głową i to, no nie, myślałem, że po koźle, ale gdzieś tutaj ta piątka i szóstka gdzieś za blisko siebie, piłka ich przeleciała, pik wpadł w pole karne, zapakował piłkę do bramki, mamy asystę naszego bramkarza i prowadzenie spokojne 2-0. Zobaczcie, jak już to wygląda w statystykach, 10-1 w strzałach, posiadanie piłki 65% po naszej stronie, pod Górnik Polkowice w tej pierwszej połowie przynajmniej nie zrobił nic, absolutnie nie istnieje, zdecydowane i zasłużone prowadzenie naszego zespołu. Oceny też są wysokie, choć tu Pawłowski będzie wymagał chyba zmiany, ale mamy tam na ławce rezerwowych, zdaje się, kogo? Niskiego, Nikodema Niskiego, więc ta zmiana będzie mogła być przeprowadzona w drugiej połówce. Szybka wizyta w szatni, oczywiście, no co tu można powiedzieć, no wyciągam ręce w przód, panowie, jestem zadowolony, rozpoczynamy drugą część spotkania pod Beskidzie, Bielsko-Biała, Górnik Zabrze i uwaga, Lovren jak na razie bez tutaj dużej produkcji, ale proszę bardzo, już produkcja jest. Lovren strzela z rzutu wolnego, nie wiem, czy była to bramka, chociaż zobaczymy jeszcze, czy będzie bramka. Gol nieuznany, był chyba spalony. No, jeśli był to minimalny, Lovren broni kusztan, Wertmüller dobija, ale dobitka była z pozycji spalonej, tak więc sędzia tej bramki nie uznaje. Jak na razie Wertmüller, no słabszy troszkę mecz. Miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj będzie miał okazję, żeby pokazać swoje umiejętności. Tymczasem będzie czerwona chyba kartka dla zawodnika Górnika Polkowice, tak.
Czerwona kartka Piła. Dominik Piła schodzi z boiska. No i będzie co? Będzie jeszcze łatwiej. Johnson do Pawłowskiego, kolejna nasza akcja, Lovren z powrotem do Pawłowskiego, Matthews Kalet, dziedzic Kalet, Johnson, no dobrze, tutaj pracuje to nasze trio środkowych pomocników, Pawłowski ma trochę miejsca na prawej stronie, decyduje się na wycofanie do Kaleta, ten z Johnsonem tutaj rozgrywa, z powrotem Pawłowski, wykreowali mu koledzy troszkę miejsca, Pawłowski będzie dośrodkowywał, nie, Kalet, być może nie, Lovren, Johnson, kto będzie dośrodkowywał, dośrodkował ostatecznie Pawłowski do Werfmillera, a ten jednak do bramki nie trafia. Co tutaj się będzie wydarzało? Będzie stały fragment gry. Uwaga, stały, mamy bramkę. Łukasz Sarnowski, asysta, 11 gol Daniela Pika, który no, dzisiaj naprawdę gra wyśmienicie. Zobaczmy, Lovren, świetna wrzutka na długi słupek. Sarnowski wzdłuż bramki, na długi słupek względem siebie, a Pik pakuje piłkę do siatki. Mamy 60 minutę, czas tutaj na jakąś zmianę, może nawet ze dwie. Szybciutko, taktyka. No, Pawłowski tutaj ma problemy jakieś kondycyjne, więc Nikodem Niski wejdzie za niego na boisko. Co jeszcze możemy tu zrobić? Jak na razie wszystko jest ok, ale może gdzieś tu zamieszamy. No. Nie był to dobry debiut Werfmillera, mimo że no, bramkę strzelił, ale bramka nie została uznana, więc strzelił ją z pozycji spalonej. Ok, zatwierdzamy zmiany, wracamy na boisko. 60 minuta meczu, 13 do 2 w strzałach, 6 do 0 w strzałach celnych, posiadanie 70% po naszej stronie, tak więc Górnik Polkowice nie istnieje i raczej się z tego nie podniesie, jeszcze przecież grają 10 na 11 Wojtyra, jak na razie mecz bardzo tutaj słaby. Nie miał w zasadzie nic do powiedzenia. 73 minuta. Wprowadzę sobie jeszcze trzecią zmianę. Kogo by tutaj zmienić? Dziedzic nie gra też najlepiej. Ciekawe. Więc wejdzie za niego Dominik Frelek, który wyleczył kontuzję i będzie mógł zagrać te ostatnie kilkanaście minut. Uwaga, teraz jeszcze jakaś tutaj będzie okazja dla zespołu gości na zepsucie nam tej serii bez straconej bramki. Będą chcieli tutaj coś zrobić Polkowiczanie. Zobaczymy, czy uda nam się to przechwycić. Gołębiowski. Gołębiowski do góry. Kombinują tutaj, jak wyjść z tej strefy. Udaje im się wyjść. Wojtyra jest na szczęście daleko od bramki, ale do Jankowskiego coś tutaj próbują kombinować. Jankowski, będzie wrzutka w pole karne. Piłka wybita na rzut rożny i będzie stały fragment gry dla gości, którego nie zobaczymy, bo to zakończyła się akcja. 78 już minuta spotkania, pewne zwycięstwo, jak na razie 3 do 0. Czy uda nam się jeszcze tutaj coś zrobić? Może spróbujemy jeszcze jakiś jeden atak przeprowadzić i strzelić bramkę numer 4, ale wydaje się, że zespół jest już ukontentowany tym zwycięstwem. Jak na razie Davor Lovren 8-0, proszę bardzo, dzisiaj bez asysty Davor Lovren, bez bramki, ale i tak najlepszy na boisku. Zobaczymy sobie zaraz jego pełne statystyki. Uwaga, może teraz asysta? Nie ma asysty, ale kolejne doskonałe dośrodkowanie z rzutu wolnego na długi słupek i bardzo podobna akcja do tej potrzebnej, bardzo podobny gol. Miałkowski tutaj na długi słupek odgrywa w pole bramkowe, a tam jest Szczęch, który pakuje piłkę do siatki i mamy bramkę numer 4 dzisiejszego spotkania. Koniec spotkania. Wygrywamy z Górnikiem Polkowice, aż 4:19 do 5 w strzałach, 9 do 2 w strzałach celnych, XG 3-0-1, 68% posiadania piłki. Chciałbym zobaczyć lepsze tutaj statystyki piłkarzy i chciałbym zobaczyć Davora Lovrena. Zobaczcie, 62 podania, najczęściej, no nie, najczęściej podający z zawodnicy to Matthews Kalet był, no ale Davor Lovren też 62 mecze i zobaczmy, 9 podań kluczowych aż, a co to jest, set, stworzone sytuacje, stworzone czyste okazje, 5 aż stworzył czystych okazji kolegom swoimi zagraniami Davor Lovren, dlatego tutaj ta jego ocena jest dzisiaj tak bardzo wysoka, 8-5 to naprawdę
naprawdę doskonały, doskonały mecz, biorąc pod uwagę fakt, że jest to zawodnik ofensywny, a nie miał w tym meczu ani gola, ani asysty, ale miał te 2-3 asysty drugiego stopnia Davor Lovren w dzisiejszym spotkaniu. Moi drodzy, wracamy za chwilę na mecz numer 2. Moi drodzy, a drugi dzisiejszy mecz rozpoczniemy w składzie następującym. Kszczuk w bramce, Miałkowski, Choroś, Sarnowski, Pawłowski w obronie, Rutkowski, Dzielic, Kalet w pomocy i Pik, Wertmüller, Lovren w ataku. Dwie zmiany. Choroś zastąpił Szczęcha, który jest zawieszony za kartki. No a żeby mieć jednego zawodnika U21 na boisku, no to Rutkowski zastępuje Johnsona. Wychodzimy na boisko. Ciszek Treneiro zaczyna mecz ze swoim byłym klubem GKS Bełchatów kontra Podbeskidzie Bielsko-Białe. Trzeba by wiedzieć, że tuż przed tym spotkaniem Kamil Kiereś, były już menedżer GKS-u Bełchatów, został odwołany ze swojej funkcji, tak więc no, w tej chwili bez królewia mamy w Bełchatowie. Zobaczmy, kogo w składzie mamy. Mamy Kevina Komara, mamy Klabnika, mamy Radosława Główkę, Wawrzynowicza, mamy Patryka Leszczyńskiego i Szymona Sołtysińskiego, tak więc jest tutaj sporo znajomych, jeszcze kilku tutaj znajomych na ławce rezerwowej siedzi, a jak tymczasem w meczu, no nie najlepiej. 18 minuta spotkania, jeszcze nie mieliśmy żadnej sytuacji, 7-0 w strzałach, jeden strzał celny po naszej stronie. Zdecydowałem się tutaj pozostać w tym bardzo ofensywnej taktyce, ponieważ no, jest to mecz lidera z ostatnim zespołem w tabeli, więc raczej nie sądzę, żebyśmy mieli się tutaj czegokolwiek bać, aczkolwiek może teraz, chociaż akcja kroi się tutaj gospodarzy, oby nam tutaj nie przerwali tego naszego marszu po kolejne mecze bez straconej bramki. Zobaczmy teraz wybicie Komara, ale Sarnowski przechwytuje piłkę. Dziedzic, jeszcze raz Sarnowski do Chorosia, tym razem Dziedzic przy piłce, Pik do Wertmüllera. Wertmüller, ten pierwszy jego mecz nie był specjalnie udany, może teraz spróbuje w meczu numer 2 i uwaga, będzie VAR, czy będzie rzut karny, czy będzie szansa dla Matthew Scaletta na szóstą bramkę w tym sezonie. Uwaga, mamy weryfikację rzutu karnego, jest, mamy rzut karny. 33 minuta spotkania. Matthew Scalett będzie wykonywał jedenastkę. Kevin Komar kontra Scalett. Czy Francuz, czy polski bramkarz? Francuski pomocnik, szósta bramka sezona. Matthew Scalett trafia i w 33 minucie wychodzimy na prowadzenie w tym meczu. Mamy 1-0. Pewny strzał, Kevin Komar wysłany w drugą stronę i obejmujemy prowadzenie w tym meczu. Sarnowski przy piłce, czyżbyśmy chcieli pójść za ciosem? Na pewno byśmy chcieli pójść za ciosem. Sarnowski, tam Rutkowski, widziałem żółta kartka, będzie musiał uważać w drugiej połowie, bo mamy tylko jednego zawodnika U21. Uwaga, Wertmüller, asysta Davora Lovrena, 12 w sezonie i premierowa bramka Ruvena Wertmüllera i mamy już 2-0. W 35 minucie spotkania, tak więc dosyć szybko i sprawnie rozprawiamy się tutaj z czerwoną latarnią Ligi. Lovren świetnie z pierwszej piłki do niemieckiego napastnika, a ten pakuje piłkę do siatki. No i mamy premierowe trafienie. Mamy bramkę, czy tutaj był spalony, nie wiem czy był czy nie, bramka jest uznana jak najbardziej, tak więc mamy gola. Tymczasem Górnik Łęczna przegrywa 0-1 z Koroną Kielce. Jest to jeden z zespołów, który walczy tutaj o ekstraklasę. Widzę w Łódź też remisuje 1-1, tak więc gdyby te mecze skończyły się takimi wynikami, nie mielibyśmy absolutnie nic przeciwko temu. Mamy przerwę, szybka wizyta w szatni, oby tak dalej, panowie. Rozpoczynamy drugą połowę, nie ma na co czekać. Zaczynamy grać, zaczynamy nasz taniec i zaczynamy kolejną część marszu po zwycięstwo, no bo tak trzeba to nazwać jasno i przejrzyście. Oczywiście zwycięstwo w tym meczu, ale także mówię to już teraz otwarcie, zwycięstwo w lidze. 54 minuta, Miałkowski do Dziedzica, ten z powrotem do Miałkowskiego. Choroś przy piłce, Rutkowski, Scalett. Mamy tu problemy z żółtymi kartkami. Dziedzic, Wertmüller, Lovren do Pawłowskiego. Pawłowski też tutaj, proszę bardzo, żółta kartka. Ten do Dziedzica. Dziedzic oddaje strzał, ale Kevin Komar na posterunku broni ten strzał. Teraz szybko stara się uruchomić atak, ale przechwytujemy piłkę i ponawiamy naszą ofensywną akcję. Znowu Pawłowski na prawej stronie będzie dośrodkowywał w pole karne, nie, wycofuje do Scaletta. Scalett jeszcze raz przy piłce, jesteśmy już w polu karnym, dużo tutaj zawodników mieliśmy w polu karnym i nie trafiamy, nie strzelamy do bramki. Zbliża się 60 minuta, więc czas na jakieś tutaj zmiany. Szybciutko
Myślę o zdjęciu Skaleta, który ma żółtą kartkę, i również Pawłowskiego, który też ma żółtą kartkę. Młodziutki Jakub Jagiełło dzisiaj debiutuje w naszym zespole. Były zawodnik GKS-u Bełchatów. Zobaczymy, jak się będzie spisywał na prawej stronie defensywy. Coś mi mówi, że całkiem nieźle. Uwaga, Lovren. Lovren, znowu mamy stały fragment. Dużo dobrego robiliśmy w stałych fragmentach w poprzednim meczu. W tym też by wypadało coś tutaj zaznaczyć. Fakt, że no, stałe fragmenty mocno trenujemy na treningach. 65. minuta spotkania, 59, prawie 60% posiadania piłki, już 60% posiadania piłki po naszej stronie, 24 strzały w stronę bramki Kevina Komara, a zawodnicy z Bełchatowa tylko dwa razy próbowali strzelać w stronę naszej bramki. Uwaga, pik Wertmila Lovren do Jagiełły, który ma dużo przestrzeni przed sobą. Nie wiem czemu tutaj biegł jakby w stronę linii, zamiast wręcz tutaj skręcić w stronę bramki i spróbować strzelić gola. No ale to młody, niedoświadczony zawodnik jeszcze wiele musi się nauczyć. 78. minuta, zmiany numer 3 szybciutko wprowadzimy. Kogo by tu desygnować do gry? Myślę, że Bartka Ciepiele za Daniela Pika. Pik dzisiaj nie za dobre spotkanie. Zobaczymy, co Ciepiela nam pokaże w ostatni kwadrans. A Daniel Pik po tych dwóch ostatnich bramkach w poprzednim meczu, no, wyszedł na lidera strzelców z 12 bramkami. 11 bramek zdobył w barwach Bełchatowa, ale jeszcze jedną strzelił w swoim poprzednim klubie w Olimpii Elbląg, a tymczasem nasza seria meczów bez straconej bramki właśnie dobiegła końca po bramce, pięknej bramce Sołtysińskiego. Podgórski tutaj wypuszcza Sołtysińskiego, nie zdążył nad nim, za nim Choroś chyba, zdaje się, to był, nieważne, w tak czy siak, no, tracimy bramkę w 80 minucie spotkania. Szkoda, nie możemy dalej kontynuować tej serii meczów bez straconej bramki. Wygrywamy już tylko 2-1, no ale ciągle wygrywamy i najważniejsze tak naprawdę są 3 punkty w tym spotkaniu, a nie żaden rekord. A te 3 punkty, zdaje się, będą bardzo realne, są już na naszym koncie. Wygrywamy 2-1, bohaterem Davor Lovren. Kolejny świetny mecz naszego chorwackiego skrzydłowego. Będzie tutaj pewien problem z zachowaniem go w składzie, chociaż jest już okienko transferowe zamknięte, ale on ma bardzo niską klauzulę odstępnego klubów z wyższej ligi, tak więc tutaj bałem się mocno, że go stracimy w zimie, ale jeżeli awansujemy, to ta klauzula w zasadzie nie będzie miała sensu, bo będziemy grali w lidze najwyższej. Moi drodzy, szybki rzut oka, 20 punktów przewagi nad Widzewem Łódź. Tak wygląda w tej chwili tabela polskiej pierwszej ligi. Szybciutko zajrzymy sobie jeszcze do kalendarza, żeby zaplanować odcinek kolejny. Myślę, że dokończymy sobie mecze marcowe, czyli Puszcza Miedź, Górnik i Stomil, i zapraszam na dwa pierwsze spotkania kwietniowe: ŁKS Łódź, Arka Gdynia. Chyba że w którymś z tych kolejnych meczów GKS albo Radunia będziemy mogli sobie już zapewnić awans do Ekstraklasy. Jak na razie mamy przewagi dosyć dużo. Jeżeli ta przewaga będzie się gdzieś tu powiększać, to być może Arka i GKS pozwolą nam, któryś z tych meczów pozwoli nam być i no, być już mistrzem i cieszyć się przynajmniej z awansu do Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się wydarzy. Tak więc gdzieś tutaj w tej okolicy spotkamy się w naszym kolejnym odcinku. Na kolejne te mecze, no, mam plan wystawiać głównie młodych zawodników, a tych starszych, bardziej doświadczonych, przesunąć do zespołu 2, żeby pomogli dwójce w awansie, uwaga, do drugiej ligi, bo całkiem nieźle wygląda tam tabela. Jeśli sobie spojrzymy na terminarz zespołu 2, trzecia liga, grupa 3. Jesteśmy w tej chwili na 4. miejscu, 6 punktów straty do rezerw Rakowa Częstochowa. No i no cóż, no, chciałbym tutaj też być może nawet awansować do drugiej ligi. Wełniak i Wołowiec tutaj są liderami strzelców, ponieważ dlaczego? No, sprawa jest prosta, no, lepsze środowisko do rozwoju dla młodych zawodników. No, druga liga to już jest poziom profesjonalny, jest to poziom centralny, więc absolutnie tutaj ci nasi młodzi zawodnicy w Podbeskidziu mieliby solidne
solidne podstawy meczowe do tego, żeby swoje umiejętności powiększać i jak najbardziej chciałbym tutaj do tej drugiej ligi w tym sezonie awansować. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Troszkę długi odcinek, prawie chyba 40 minut albo ponad 40 minut. Dziękuję. To był trener, to był serial Droga. Do zobaczenia w odcinku kolejnym. Peace out.